Witajcie bracia i siostry, pozwólcie, że pomodlę się chwilkę. Ojcze, Tobie oddaję ten czas i Panie, ja otworzę usta, Ty je namaść, aby cokolwiek powiem, było na Twoją chwałę. Amen. Kiedy parę dni temu pastor do mnie zadzwonił, aby mi przypomnieć, że mam świadectwo, które żeśmy się wcześniej umówili, powiedział, że mój zegar tyka, aż w końcu wytykał. Dlatego też stoję tutaj, aby podzielić się historią mojego życia. Natomiast jest to dla mnie bardzo trudne zadanie, bo w 10 minut czy 15 opowiedzieć o blisko 30 latach różnych przeżyć z Bogiem i Bożego prowadzenia no jest raczej rzeczą niemożliwą. Więc pozwólcie, że skupię się na paru wydarzeniach, które z mojego punktu widzenia miały najważniejsze dla mnie znaczenie. Ja wychowałem się w domu bogobojnym. Rodzice od początku posyłali mnie do kościoła, posyłali mnie na religię, to był taki obowiązek. Ja to ściśle wykonywałem, ale funkcjonowało to tak, że ja chodziłem do Boga. Bóg był przez te 2 godziny w kościele, 40 minut na lekcjach religii. No i w zasadzie moje życie poza tym prowadziłem według własnych wartości, według własnych celów, a one miały z Bożym życiem raczej mało co wspólnego. Miałem niedobrych przyjaciół, miałem niedobre pragnienia, były papierosy, był alkohol, więc dzisiaj jestem świadomy tego, że to życie prowadziło mnie równią pochyłą w dół. I w zasadzie, gdyby Bóg nie stanął na mojej drodze, to myślę, że raczej by się musiało źle skończyć. No ale dzięki Bogu Bóg postawił na mojej drodze wtedy jeszcze moich przyszłych teściów, moją przyszłą narzeczoną i zaczęli się o mnie modlić. Wiedzieli, że potrzebuję zmiany w moim życiu, zmiany moich pragnień, ale przede wszystkim przyjęcia Jezusa Chrystusa. Także z tego miejsca wam chcę bardzo podziękować, że nie zaniedbaliście tej modlitwy i że Bóg was wysłuchał. Dzisiaj też między innymi mogę dzięki wam tutaj stać. No ale jak się to stało wszystko? Słuchajcie, jak stoję tutaj na tym miejscu, a czasami w czasie usługi komunii mi się to zdarza, to mój wzrok zawsze pada tam na schody, gdzie prowadzą schody w dół. Dlatego, że teściowie modląc się o mnie też prowadzili mnie zawsze na ewangelizację do Dźwięgielowa, a też na koncerty ewangelizacyjne, które tutaj się odbywały. I będąc na tym jednym z koncertów jeszcze z mojego starego życia, stałem tam właśnie na tych schodach. Zapytacie, dlaczego na schodach, a nie na sali? To był taki czas, że nie można było wejść na tą salę. Może się wam dzisiaj, nie wiem, czy może starsi tutaj to pamiętają, ale w czasie ewangelizacji ta sala była tak pełna, że jak się przychodziło punktualnie na godzinę, to już tylko zostawały schody z tyłu. Nawet nie balkon na górze. Ja wierzę, że to wróci. Więc stałem na tych schodach i w czasie ewangelizacji był tutaj koncert. Ja nie pamiętam, czy to był Continental, zdaje się, albo holenderski taki zespół. Ja nie pamiętam, o czym była mowa, nie pamiętam słowa pastora, wtedy był pastorem pastor Chydzik tutaj, ale pamiętam, że wyszedł jeden z muzyków i powiedział takie słowa, które dzisiaj, jak ja je powtórzę, może się wam wydadzą śmieszne, mało istotne, ale mnie przeszyły na wskroś. On wyszedł i powiedział, wiecie co, ja nawet prysznic biorę w Bożej obecności. I ja powiedziałem, wow, przecież ja idę do kościoła, żeby się z Bogiem spotkać, muszę iść, muszę tam zajść, są te 2 godziny i wrócić. A on ma tego Boga jakoś na co dzień. Nie rozumiałem tego kompletnie, ale wbiły się te słowa mocno w moje serce. I ja wiem, że to były Boże słowa dla mojego życia. Pomimo, że potem o nich zapomniałem, one wybladły, ale jakiś czas, ileś lat temu, one na nowo zaczęły we mnie żyć. Zaraz do tego potem jeszcze wrócę. Więc powiedziałem w swoim duchu, Boże, ja też tak chcę. Ja nie chcę, żebyś był ze mną tylko 2 godziny w kościele. Ja chcę Cię mieć cały czas. Oddałem swoje życie Jezusowi w tym momencie. No i wyszedłem. Nie doznałem jakichś tam dziwnych czy mocnych przeżyć. Po prostu moje życie się zaczęło zmieniać. Kiedybym popatrzył o 1 dzień do tyłu, to może nie było widać różnicy, ale kiedy popatrzyłem po miesiącu, po 2, inni ludzie w moim życiu, inne pragnienia,
wszystko się zaczęło zmieniać. Bóg zaczął pracę i wykonuje ją do dzisiaj. To był czas bezpośrednio przed wojskiem. Jako młody człowiek w latach 80. pewnie część was też pamięta, że wojsko to nie należało do najprzyjemniejszych przeżyć, a tak naprawdę to się go bardzo bałem. Wiedziałem, że moje wolne, radosne życie tam zostanie poddane katorgom, że w 80-tych latach to tam nie było przelewek, dyscyplina, poligony i tak dalej. Więc strasznie się bałem tego wojska. Ale kiedy z modlitwą już musiałem iść, to też długa historia, ale już nie będę wchodził w szczegóły. Kiedy już z modlitwą mnie wyprawiono do tego wojska, pojechałem, dostałem się do szkółki podoficerskiej. Słuchajcie, pierwszymi ludźmi, których tam spotkałem, to byli młodzi ludzie, młodzi żołnierze z Odnowy w Duchu Świętym. Po prostu wpadliśmy sobie w ramiona. Słuchajcie, byłem na tej szkółce wojskowej pół roku i każdy dzień praktycznie albo co któryś dzień mieliśmy społeczność. O 10:00 wszyscy szli spać, myśmy szli do magazynu broni, mieliśmy pochowaną tam Biblię, książki, gitarę i tam było prawdziwe uwielbienie. Ja tam doznawałem Bożej szkoły. Dla mnie jak gdyby to jakiekolwiek podziały religijne, kościelne w ogóle nie istniały. Dla mnie liczył się człowiek, który jest odrodzony w Duchu Świętym i jest narodzony z Chrystusa. Skończyłem tą szkółkę, pół roku, kolejna jednostka liniowa do Opola. Dostałem się, słuchajcie, pierwsze osoby, których spotkałem, byli koledzy i bracia z Kościoła Zielonoświątkowego w Nysie. Razem znowu mieliśmy społeczność. To był niesamowity czas, bo zaczęliśmy ewangelizować całą naszą jednostkę, łącznie z dowódcą. Słuchajcie, ja myślę, że nie do końca wiedzieliśmy, co robimy, bo był oficer polityczny, który nas pilnował, ale myśmy rozdawali książki, świadczyliśmy, oczywiście mieliśmy tam przez tych innych jakieś ksywy ponadnadawane, nieciekawe, ale to dla mnie nie miało znaczenia. Po prostu w takiej Bożej radości i euforii mogliśmy w wolności zwiastować tam, rozdawać książki, modlić się. Włos nam z głowy nie spadł. Bóg dał mi też w czasie tego wojska taki ekstra bonus, dlatego że w międzyczasie pobraliśmy się z moją żoną i w związku z tym, że ten czas dla mnie był taki czasem rozłąki, Bóg sprawił, że byliśmy pierwszą jednostką, która została tak zwana skoszarowana, czyli zlikwidowana i wyszliśmy do cywila pół roku wcześniej. Także szedłem na 2 lata, wyszedłem po 1,5. Także to był dla mnie taki ewidentny cud, dlatego o tym mówię, chociaż było to wiele lat temu, ale Bóg pokazał, że mam moc, że nie zostawi mnie w żadnym miejscu i Jego ręka jest... Jak gdyby przed jego ręką nic się nie oprze, nawet wojsko, nawet polityczne historie. Po wojsku wzrastaliśmy i pracowaliśmy w sąsiedniej społeczności tutaj w Ustroniu. Był to też dobry czas, Bóg wiele w nas inwestował. Ale po latach Bóg wlał w serce mojej żony i we mnie pragnienie, że jest coś więcej, że my chcemy coś więcej. Problem był w tym, że nie było tego w bezpośrednim nauczaniu, więc zaczęliśmy słuchać kaset, jeździć na konferencje, zaczęliśmy czytać inne książki i mieliśmy bardzo mocne pragnienie chrztu wodnego i chrztu w Duchu Świętym. Chcieliśmy wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Kiedy, będąc na jednej z konferencji ewangelizacji, już teraz nie pamiętam dokładnie jak to było, wyszedłem do przodu z prośbą, żeby się o mnie modlono. Nałożono ręce, modliłem się o przyjęcie chrztu w Duchu Świętym. No i wiecie, co się wykonało? Stało nic. To znaczy ja wiarą przyjąłem, że jestem ochrzczony. Natomiast tak jak wstałem, odszedłem, nie widziałem bezpośredniej żadnej zmiany. Ale nie minęło 3-4 tygodnie, zacząłem mówić językami. Nie stało się to od razu, ale przez ten czas nie dałem sobie wydrzeć diabłu, że przyjąłem chrzest Duchem Świętym. Wiedziałem, że jest to Boży dar dla mnie i że to się dokonało. Te manifestacje przyszły później, ale one przyszły. To jest drugi taki moment, który bardzo mocno zmienił moje życie, dlatego że dopiero teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ten chrzest w Duchu Świętym był dla mnie bramą do zupełnie nowej rzeczywistości duchowej.
Znowu bardziej, więcej może było we mnie czy w nas z żoną pragnień niż nawet zrozumienia czy teologii tego wszystkiego, ale zaczęły się dziać rzeczy naprawdę wspaniałe. W domu prowadziliśmy grupę, mieliśmy paręnaście osób, które tam się spotykało, więc kiedy myśmy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, kiedy jak gdyby te pragnienia zaczęły być przenoszone też w grupie, zaczęliśmy się modlić o innych, o chrzest Duchem Świętym, to naprawdę byliśmy świadkami wielu cudów, które wcześniej nie były naszym udziałem. Ludzie zaczęli być uzdrawiani. Małżeństwo, które było w totalnej separacji, w zasadzie już można powiedzieć nie do uratowania, zostało scalone. Dzieci, które były w łonie matki i były przez lekarzy określone, że one są martwe i są do usunięcia, były urodzone zdrowe i żywe i wspaniale się rozwijają dzisiaj. Ta grupa to był jeden wielki, ja to dzisiaj określam, taki kocioł, w której się gotowało, dlatego że myśmy nigdy nie wiedzieli, ile będzie osób, kto przyjdzie, bo przyprowadzano ludzi z ulicy, znajomych przychodzono, także nie jeden raz było powyżej 20 osób i tego nie można było zaplanować, co się będzie działo na tych grupach. Ale był to wspaniały czas, bo Bóg i Duch Święty działał i wszystkich nas tam zmieniał. Ja zauważyłem w sobie bardzo dużo zmian. Ja chcę o tym powiedzieć, dlatego że jest to warte, aby pragnienie każdego z nas, żebyście ci, którzy jeszcze nie jesteście ochrzczeni w Duchu Świętym, abyście nie zaniedbywali tego przeżycia, bo Bóg chce dawać nam rzeczy cudowne, chce nas używać. Bez tego nie zawsze ma taką możliwość. W moim życiu pojawiły się słowa prorocze. Zaczynałem, chcę o tym opowiedzieć, dlatego że to też nie tak dawno zostało mi przypomniane. Kiedyś małżeństwo naszych przyjaciół przeżywające bardzo ciężki czas, taki duchowy i fizyczny. Modląc się wieczorem odczułem, Bóg mi powiedział, to jest słowo dla nich, tylko że to było parę lat temu, dobrych parę lat temu. Wieczorem po prostu wsiadłem w samochód, pojechałem do nich do domu, oni zdziwieni o 10, kto tam się dobija. Mówię, że chciałem wam takie słowo przynieść i powiedziałem to, co Bóg mi dał na serce i wróciłem. I tak naprawdę już o tym zapomniałem, ale nie tak dawno, może z rok temu będąc u nich, oni wyciągają takie zdjęcie, obraz i mówią, Leszek, czy ty pamiętasz, wtedy wiele lat temu przyjechałeś do nas z takim słowem. Myśmy to słowo dzisiaj zapisali, one wtedy zapisali tutaj na tym obrazie, na tym zdjęciu, odczytali mi je na nowo i wiesz co, ono się dokładnie wypełniło. Myśmy dzięki temu słowu mogli przeżyć, przejść przez tą Dolinę Cienia, być wzmocnieni. Chwała Bogu, że Bóg chce nas używać do takich rzeczy. Wiele też na naszej grupie modliliśmy się o inne osoby. Wiele było takich świadectw uzdrawiających. Kiedyś z moim przyjacielem zupełnie nie tak Bóg nas posłał do Wisły, do takiego małżeństwa, po prostu żeby się z nimi pomodlić. To nawet był wyjazd bez jakichś tam bardzo głębokich intencji, ale w czasie tam rozmowy, po pocieszania się Bożym Słowem przybiegła taka dziewczynka i mówi ten nasz przyjaciel w Wiśle, a to moja córka, tu kaszle, pozawijana była, astmę ma i tak dalej. Ja mówię, no to pomódlmy się o nią, nie? Pomodliliśmy się, po jakimś czasie, chyba po dwóch, trzech miesiącach on do mnie dzwoni, słuchaj, ona już więcej astmy nie miała. Ja wierzę, że dla każdego z nas, który ma pragnienia, Duch Święty będzie przygotowywał nowe rzeczy, wkładał do naszego serca. Najciekawsze jest to, że czasami wkłada rzeczy, o których myśmy nawet nie wiedzieli, że w nas jest zdolność do wykonania jakiejś czynności. Zdarzało mi się, że zostałem poproszony albo zachęcony do napisania jakiegoś tam artykułu i w życiu bym nie pomyślał, że ja mogę cokolwiek pisać. Dla mnie język polski w szkole to zawsze była droga pod górę. Oceny też niespecjalne były z tego tematu. Ale zostałem zachęcony parę lat temu, żeby podzielić się pisemnie coś tam na temat biznesu, jakichś przemyśleń. Od tego czasu zacząłem pisać artykuły dla jednego z portali chrześcijańskich. Czasami one też trafiają do naszego biuletynu. Ale powiem wam, dzisiaj napisałem już ponad 60 tych artykułów i w życiu nie przypuszczałem, że ja kiedykolwiek cokolwiek będę pisał. To było, ja jestem raczej ścisłowcem, umysł mam nakierowany
na rzeczy ścisłe i to była dla mnie obszar, który nie wiedziałem, jak się poruszać, ale wiem, że jeżeli Bóg nas powołuje, to On nas namaszcza i wkłada rzeczy i wkłada jak gdyby możliwość wykonania, o której myśmy sami w sobie wcześniej nie mieli pojęcia. Od 25 lat też prowadzę działalność gospodarczą, mały biznes rodzinny i to jest zupełnie osobny temat. Wiem, że Duch Święty chce nas prowadzić w naszych miejscach pracy. Ja naprawdę mam wiele świadectw, nie chcę teraz o tym wszystkim opowiadać, ale od 25 lat z bratem moim i wspólnikiem założyliśmy firmę, słuchajcie, i ona trwa do dzisiaj tak dokładnie według tego schematu, jak była założona. Ja wiem, że Duch Święty, kiedy nas wypełnia, On chce dotykać absolutnie każdej dziedziny naszego życia. Życia duchowego przede wszystkim, ale życia fizycznego, pracy i tak dalej. Wiele miałem świadectw w moim życiu takich, gdzie wykonywałem pewną czynność, która w ogóle nie była zaplanowana, była pod impulsem Ducha Świętego, a potem się okazywało po czasie, że to była kluczowa rzecz, pomagająca nam funkcjonować albo dająca nam nową przestrzeń na wiele, wiele, wiele lat jakichś znajomości, układów, w sensie kontaktów handlowych, o tym myślę. Także ten chrzest w Duchu Świętym dla mnie był bramą do nowej rzeczywistości, do nowych możliwości, do tego wszystkiego, co Bóg chce przez nas robić. Takim słowem, które często, a w zasadzie mi towarzyszy w moim życiu i wielokrotnie już tam na jego temat też dużo rozmyślałem, to są słowa z Ewangelii Jana, które Jezus wypowiedział 14:6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Słuchajcie, doskonale znamy też słowa, ale te słowa zaczęły we mnie żyć, kiedy przypominałem sobie właśnie o tej pierwotnej ewangelizacji, kiedy się nawróciłem. Dlatego, że wiem, że Jezus Chrystus chce mnie prowadzić przed tron Ojca. I On jest drogą. Problem w tym, że przy drodze też czasami znajdują się parkingi. Mi się zdarzało też po prostu czasami zaparkować na parkingu i być w takim duchowym letargu. Ale wiem, że droga jest po to, żeby się poruszać do przodu i żeby prosto jechać tam, gdzie ona prowadzi. To pragnienie Bożej obecności, kiedy właśnie nawracałem się, kiedy ten młody człowiek z zespołu wypowiadał te słowa, one mi towarzyszą do dzisiaj. I ja wierzę, że Bóg je coraz bardziej rozpala. Może od paru lat zupełnie je rozumiem w innej ostrości, w innej głębokości. Wiem, że to jest cudowna rzecz, być w Bożej obecności i ja chcę, żeby Jezus prowadził mnie jak najbliżej, abym mógł być przed samym tronem. Ja ciągle się tego uczę, ciągle uczę się omijać te parkingi, żeby nie zostać gdzieś i nie w jakimś tam letargu nie funkcjonować, ale żeby tą drogą poruszać się prosto do Bożej obecności, bo to jest cudowne. Cieszę się, że możemy tą Bożą obecność przeżywać tutaj w uwielbieniu. Cieszę się, że możemy przeżywać ją na grupach modlitewnych. Cieszę się, że możemy ją przeżywać na wspólnej modlitwie Kościoła. I moim pragnieniem jest, żeby tej Bożej obecności w naszym Kościele, w moim życiu, w życiu każdego z was było jak najwięcej. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że żebyście nie czekali, mówię teraz do tych, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, żebyście nie czekali 15 lat czy 10 lat jak ja. Mi to zajęło. Bóg ma dla swoich dzieci prostą drogę. Nawróć się, ochrzcić się w wodzie, ochrzcić się w Duchu Świętym. Mi to zajęło 15 lat. Słuchajcie, to była w pewnym sensie dla mnie strata czasu. Zachęcam, abyście odkopali, odgrzali pragnienia waszego serca, żeby to, co Bóg dla was ma, to, co Duch Święty dla was ma, żebyście mogli brać, żeby to nie musiało leżeć i czekać gdzieś, tak jak w moim przypadku. Dlatego zachęcam was, bo czasy są takie, że wszystko przyspiesza, Bóg potrzebuje nas w akcji, Bóg potrzebuje nas używać, a jeżeli gdzieś stoimy zaparkowani na drodze, to z tym jest wtedy problem. Dziękuję bardzo.